Jakaś pani w ruinach. Ja, przepraszam, podanie się słuchający, ctrl C zamiast ctrl V. Anioł na ratunek. Windows V. Czy nam się szczerze musiałem sprawdzić, co ten skrót, skrót robi? Yy, okazuje się, że Windows V to jest skrót wprowadzony w 2018, który pozwala nam sprawdzać inne rzeczy, które mieliśmy wcześniej w schowku. A w dzisiejszym odcinku IT Morning Design i Język Wzorców, Silosy, zaczynamy. A więc tak. Nazywam się Maciej Wrodek, to jest IT Morning, zbiór ciekawych artykułów ze świata IT i okolic, które mogą Wam pomóc w rozwoju. Dziś jest 31 marca 2022, prawie się powiedziałem 21, ale się powstrzymałem. No i zaczynamy. W marcu tego roku miał, e, miał śmierć. E, umarł Christopher Alexander. Christopher Alexander, niektórym z Was może się kojarzyć, e, większość może niespecjalnie, bo to jest osoba ze świata architektury. E, jest odpowiedzialny za to, co się nazywa język wzorców. E, e, żeby było ciekawiej, jedna z jego książek od dłuższego czasu wisi na mojej liście do przeczytania. Niestety nie udało mi się jeszcze przebić przez nią, bo e, przez to, że to jest książka w PDF-ie się trudnie czyta. I przez architekturę, ona się prawdziwą architekturę, nie architekturę oprogramowania, I, ale ta, ta osoba ma jednak duże, właśnie mówię, jak tak mówię, wpływy na oprogramowanie. To jest ten teren, gdzie e, oryginalnie się wizja właśnie nie architektury prawdziwej naszej przecina, że można wiele skorzystać. Ehm, nie będę tu za bardzo dużo wchodzić w szczegóły, jako ciekawostkę jedynie powiem, że fakt, że ta osoba zmarła i też chciałem ten temat poruszyć który wpłynął na moje plany na Prima Aprilis. A mianowicie planowałem oryginalnie na Prima Aprilis wyciągnąć artykuł poświęcony architekturze i po prostu zacząć omawiać go jakby to po prostu była dziedzina automatyzacji i po prostu takie trochę w coś dla głupawki. Niestety, stwierdziłem, że teraz, kiedy właśnie wiem, że chciałem ten temat poruszyć, tak to trochę odsunąłem. Nie będę też za bardzo chodził tutaj w tą historię, bo to jest coś, co warto przeczytać, artykuł nie jest za bardzo długi. I jest właśnie tutaj podsumowanie, jak autor opracował ten język wzorców, że on po prostu w pewnym momencie zaczął obserwować, obserwując właśnie architekturę średniowieczną, zaczął widzieć te wzorce, że pewne rzeczy spełniają podobne funkcje i że y, po prostu pewne pokoje i tak dalej są projektowane w pewny sposób z perspektywy właśnie takiej moderności, możliwości ich zmian i y, dlatego to właśnie dużo miało z tym y, dużo pomagało, ba że było ciekawiej okazuje się, że na przykład autor SimCity y, bardzo wzorował się na pracy Aleksandra tworząc tą grę. No i także właśnie w naszym świecie oprogramowania y, y, naukowcy komputerowy, bo to są jednak prawdziwi naukowcy jak Kent Bach też właśnie dużo korzystali z jego idei tworząc języki programowania obiektowego. Więc tak jak mi zależy właśnie na łamaniu silosów i pokazywaniu jak wszystkie nasze dziedziny się łączą, to jest właśnie taka fajna okazja, żeby wyjść poza to. I zachęcam Was do przeczytania tego artykułu. Naprawdę jest to na tyle daleko poza moją strefę takiego komfortu, gdzie mogę spokojnie mówić, że nie chcę tutaj bardzo tego artykułu streszczać. Bo to jest po prostu taka trochę biografia i pokazywanie, jak to się łączy z naszymi dziedzinami. Ale zachęcam do przeczytania. Nasz drugi artykuł jest bardziej bliżej już mojej dziedziny. A mianowicie mówimy o silosach. Jak wiecie, nie lubię silosów. I artykuł jest poświęcony temu, jak właśnie silosy, Robią problemy. Autor e, e, dużo dyskutuje to skromnie, ale bym powiedział, że to ogólnie o agile i IT można tutaj dyskutować. I, e, a więc, mianowicie, e, po pierwsze, autor e, wchodzi w to, że tak naprawdę w dobrych zespołach e, de, definicją DON jest, że po prostu e, do, do klienta doszło coś, e, co jest naszym zadowalającym, jest po prostu zadowalającym efektem dla naszego klienta i dopóki to nie jest historyka i tak dalej, nie jest done. To jest takie podejście wypowiedział właśnie trochę Agile yy, yy, i tutaj właśnie też zwrócę gościu uwagę they stay behind what they created and evolve it if it is not right. Czyli, że nie żeby wypchnąć, tylko faktycznie to zrobić. Niestety bardzo często Agile w obecnych czasach wygląda tak, że po prostu wypychamy historykę, jest done, przechodzimy do następnej i nie ma tej faktycznej iteracji ewolucji, to jest właśnie po prostu fabryka historyjek. I, ale to odchodzimy trochę od tematu. Autor wchodzi tutaj właśnie w dyskusję, że bardzo dużym problemem stanowi właśnie silosowość, że to, że zespoły pracują, bardzo często nie mają i odpowiednich wiedzy i materiału, żeby ten temat zrobić, bo po prostu te rzeczy są poza ich silosami, przez to nie mają wpływu. Autor ten ma także bardzo dużą mapę, którą niestety za bardzo nie powiększymy. Która pokazuje właśnie różne zależności wynikające z silosowości. Um, jest to ogromna mapa, nie prześledzimy sobie jej całej, ale, um, ale jak możemy zobaczyć... Um, przyznam się szczerze, teraz na takim małym obrazku jak ja to oglądam nie jestem w stanie to przeczytać, więc zostawię to wam. Um, I autor następnie dyskutuje trochę skąd działa się cała silos silosowość. I okazuje się, że możemy pójść bardzo tylko historycznie. Bo do 1919 i książki czy tam założeń The Principles of Scientific Management, czyli naszego zasady zarządzania, naukowego zarządzania, gdzie autor podzielił ludzi na dwa silosy: na pracowników fizycznych i na pracowników umysłowych. I to oczywiście w ramach tego podziału e, też inne rzeczy powstawały. I autor powiedział, że to podzielił po prostu ze względu na pracę, że te zasady i tak dalej, które wynikają z różnych potrzeb obu ról. I, e, e, i tak naprawdę e, dalej wchodzimy w dyskusję, tak naprawdę skąd się biorą syrosy? Że syrosy tak naprawdę. E, wynikają z pewnych ograniczeń i no, pomagają nam rozwiązać część tych e, 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 ograniczeń, że na przykład nie mamy dość dużo ludzi z odpowiednimi umiejętnościami lub wiedzą, e, że tak naprawdę pewne zarządzanie robi się skomplikowane na, 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 na skali, że budżetem łatwiej w ten sposób zarządzać, e, także pomaga rozwiązać problemy z właśnie zespołami rozproszonymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale e, w są sporo problemów. To, czego tutaj nie jest zawarte, moim zdaniem problem jest taki, że, em, że em, nie jest powodowany tego, że my jako ludzie lubimy jednak tworzyć grupy, jakieś nasze kohorty, nasze po prostu e, grupki, grupeczki i to też nam pomaga w tworzeniu tego wszystkiego. Następnie autor już wchodzi w takie rzeczy bardziej przyziemne. I przyznam się szczerze, że tu już kończy się jakieś takie rzeczy, które mi dawały do myślenia. To są rzeczy, o których nie rozmawialiśmy, że tak naprawdę że powstaje dużo zależności, dużo czekania i to powoduje, że nie mamy kontroli nad rzeczami, że tworzą się właśnie terytorializm i pilnowanie własnego interesu oraz, że ma to wpływ negatywny na współpracę, chciałem powiedzieć kolaborację, ale kolaboracja po języku polskim to coś o wiele innego. I tak naprawdę, że kończy się także empatia dla klienta. Z tym ostatnim naprawdę nie jestem przekonany, bo moim zdaniem to jednak. No dobra, sam powiedziałem o tym, że historyki są Don, a nie Right, więc jak najbardziej jednak muszę się z tym zgodzić, mimo że w pierwszej nie chciałem zgodzić. Dalej, autor jest zrobić coś, czego rzadko spotka się w tego typu artykułach, a mianowicie próbuje rozwiązać problem. I tutaj autor robi, że wpierw musimy popatrzeć, zrobić sobie EBM, pewne takie zależności między naszymi silosami i następnie próbować te silosy porozwalać. No, oczywiście upraszczam e, upraszczam, ale więcej do tego to się sprowadza. Podsumowując, dzisiaj przyjęliśmy dwa artykuły. Pierwsze spojrzeliśmy na pewną osobę, która miała bardzo duży wpływ na historię na rozwój architektury. I która, której pomysły także miały duży wpływ na, na rozwój architektury oprogramowania. Następnym naszym artykułem przyjrzeliśmy się z silosami. A ja dzisiaj piłem e, Roy na zimno. Całkiem, całkiem. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja nazywam się Macie Wrodek. Lajkujcie, subskrybujcie i dajcie znać, co myślicie.